Aneta, jesteś tuż przed wylotem. Już na te upragnione Igrzyska Olimpijskie. Wszyscy o tych Igrzyskach marzą zawodnicy. Spełniasz swoje marzenia teraz? Tak, spełniam swoje marzenia. Pomału można powiedzieć, że kroczę właśnie po nie, bo dla mnie minimum, z którego będę zadowolona, to jest medal olimpijski. Potem będę walczyła bardzo mocno o kolor tego medalu. No, ogólnie jestem bardzo podekscytowana, towarzyszy mi trochę stres, trochę taka... nie mogę się po prostu doczekać tego, jak już tam będę na wiosce, jak już poznam swoje losowanie, jak będę mogła się przygotować pod daną zawodniczkę, jak będę mogła stanąć w ringu i zawalczyć. No i nie mogę się oczywiście doczekać tego momentu, jak mi będą podnosili rękę. A jak przygotowania, jak same przygotowania ocenisz cały tryb tych przygotowań? Bardzo dobrze. To były moje chyba najlepsze przygotowania, zdecydowanie moje najlepsze przygotowania. Były bardzo indywidualne. Jeździłam z moim trenerem klubowym Kamilem Gorządem na sparingi po różnych państwach. W ogóle mieliśmy bardzo dużo zgrupowań międzynarodowych tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi. Generalnie prawie wszystkie treningi, które się odbywały, no to już były to treningi indywidualne, czy to były treningi siłowe, czy to były techniczne treningi z trenerem Tomaszem Dylakiem, czy właśnie z trenerem Jakubem Sawickim, te motoryczne. Więc generalnie czuję się bardzo dobrze przygotowana. Wiem, że jeszcze jak pojedziemy do Paryża, to będę łapała trochę świeżości i mam nadzieję, że ten taki szczyt walnie właśnie na Igrzyskach Olimpijskich. I tego ci życzę. Trzymam mocno kciuki i głęboko w to wierzę. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.